Witam, karciarzy pięknych. Zagram sobie w TFT, tylko coś fajnego byśmy sobie zagrali. Łuczek jest. Nie mam go. Ja pierdziel, łezka. Dobra, łezka z łezki też. Dziwne, że łezka była, albo w tym nikogo nie było. Ostatnio graliśmy co? Ostatnio chyba Viego był, nie? Fajny ten teamek z Viego się odpamiętam. Na razie jest Jax. Yumi nagrałem. To może Jax Kai'Sa coś takiego byśmy nagrali? Te trójki reroll jakiś? Złotą piękną Kai'Sę. Z tyłkiem. No a patrz, czekamy i w lidze i w TFT w sumie, no. Ale już wrócili leterzy do pracy, to pewnie będzie patchik za niedługo. Już widziałem chyba, że jest powiedziane, co tam będzie nagrane. Nie no, Star Guardianki to jest troll. Tak porozpierdziane są te czempiony. Znaczy jak Talię gracie, to jest spoko. No Talii i na Syndra jest fajny ten pasy, tylko na tych postaciach mi się wydaje. Na Kasie to jest whatever trochę. Ja tego na pewno nie gram. No zobaczymy, no, ten augment pod hajsę herosowy jest mocny i ten jeden i ten drugi chyba, nie? Bo ten jeden daje AP, znaczy ja daje attack speed komuś obok, a drugi daje, że obszarowy jest ten jej basic. Sylas 2 się zrobi, ale niech się zrobi, ja go z Sylasa zawsze mogę sprzedać. Jest static shift pod Kai'Sę. No mogę powiedzieć, że nie sprzedałem tamtego Sylasa. Może brawlery, znaczy może te rikony wejdą. Co ja bym chciał? Na co bym chciał? Łotsy na Rikony, nie? Ale nie mogę Rikonu ułożyć. Dwóch, żeby mieć Łotsy na Kai'Sę. No, strzelam tego Sylasa. Już wolę na Kale te itemy wpierdzielić. To tu jest Renekton jest dobry. Malphite też jest dobry, do maskoteczki. Pewnie tą sprzedam. I Lux. I coś z tego ulepimy. Fajnie jakby ten, można było level up dać w sumie, no, żeby była większa szansa na... Nie było Ezreala, nie? Nie widziałem. Ja pierdziel, co to jest? Pryzmatyczne kubsko. Titan Resolva dostaje. Dice'y. Radeon Relix. No nie lubię pryzmatycznego lobby, bo jest tempo wtedy, klepie. Strasznie tempo. Nie było Ezreala, nie? Mi się mignała jakaś dwójka, to nie było Ezreal. Super Souls. A to musiał jakiś reroll grać. Titan Resolva to daje. No w sumie dwóch wtedy muszę tylko grać. Nie było tego w sklepie. Dobra, na pewno level up. Coś takiego? Kale miałem dać zamiast tego. A to GPK nie muszę grać, zresztą scale daje duelista. Dobra, chcę ten sklep kupić. Nie, młyn jest trochę, mam łezki. Titan Resolve. Szukałem jakiegoś takiego neutralnego augmentu, ale nie było niestety. Wziąłbym te Radiant, te takie team size zwiększone, to też jest dobre, tylko że nie miałem żadnego, nic ulepszonego nie miałem, nie? Po sklepie. To jest chyba Cell Gepek, Cell ten po Kale level 2, tylko też kuźwa ten Galia jest. Więc nie wiem, czy Kale jest lepsza. Lee Sin 2 z dupy, dobra, mogłem zrobić, że nie wziąłem tego team size'a, tak popierdzione mi piki wchodzą. To jest mocno maskoteczki i tak robię. Nie, i mogę itemy wpierdzielić. No, wolałbym mieć na tanku chyba jakimś. Lee Sin na przodku, bo jest level 2, ty do tyłu, bo jesteś maskoteczką. Tylko drugiej łezki Kai'Sa nie robi, nie? Ona chce... Kai'Sa chce chyba statika, to że spele krytują i Ginzo albo Giant Slayer, więc ta druga łezka trochę whatever jest dla mnie. No, czyli to, że bez łuku zaczyna, będzie mnie bolało, już widzę. Ale ten teamek jest mocny, Static Shift sam w sobie jest mocny. On ma undergroundy i też undergroundy chciałem, ale nie było Ezreala niestety. No nie, supersy są w miarę fajne, bo nie trzeba GPK grać. Nie muszę rolować pod tego GPK. Jak Lee Sin 2 przyszedł, to można grać te supersy. Tylko szczerze mówiąc, ja wolę, w tej Kai'Sie chyba grają, że rolują na siódmy powoli. I rolują właśnie po Kai'Sie złotą, po Ramusy złote, po Cho'Gathy złote. Jestem, Ezreal, już za późno. Już za późno niestety, Ezrealku. Znaczy, no mógłbym to wrzucić, ale no nie, nie chcę chyba.
Czemu chyba 76 HP stracił? Albo Opena robi i będzie co, Yumi będzie grać? Albo jest AF, chyba AF jest kolega. Czemu jesteś AF kolego? Co i tam trafi? Dusko Wadełko, czyli przedmioty, tu jest Uplink. O, Uplink też byłby fajny na Kaisa. Ticket też byłby fajny. No szukałem czegoś fajnego, ale w sumie Super Soula nigdy nie widziałem. I ja myślałem, że to daje ten, taką ikonkę, że jesteś Supersem, a jednak nie. Ale mi się wydaje, że to chyba mocne jest, nie widziałem statystyk tego. Tutaj chyba sprzedaję wszystko, żeby wejść na ten, na 10 golda. Wszyscy otwierają w tym lobby. Szkoda, że tej Vi się muszę pozbyć. No, chodźmy golda robić. Jak mam te Kaisy grać? No i Titan Resort nie jest taki superowy na Kaisy, na pewno nie. Ale na fronta można dać ten item. Jak macie jakieś dwa itemy i dodacie Titan Resolve, to się zawsze wystakuje i to dostaje te resisty. Świnia jest. Itemów nie dostanę. Ja potrzebuję łuków, BF-ów, krytów, pału. Tego nie wiem, co ja z tego zrobię. Nie mam pojęcia. Nie mam pomysłu za bardzo. Hunt of Justice nie jest taki zły, ale nie chcę chyba tego grać. Został kryt. Wezmę ten łuk. No łuków teoretycznie więcej potrzebuję. Była Sona, wiem, ale... Ale nie będę z drugiego statika na pewno dawać, nie. To jest Giant Slayer albo Ginzo na Kaisa. Tylko nie mam nic na frontline jeszcze. O, Galio dwa z tyłka dosłownie, dziękujemy. Jakbym grać to i Kaisa dobić, tylko tam się gra... Coś tam gra, tam się gra Vayne, nie gra się chyba więcej tych... Nie gra się więcej... Level up tutaj i win streak. Ażka nic nie daje, ale niech będzie. Mogłem chyba po prostu LeBlanc wrzucić. A dobra, chłopa wygra, to nie slamuje tych itemów. No pierwszą przegrałem, ale zobaczymy. Najsilniejszy bolt muszę zagrać. No trzeba slamować itemy, no serio, jak macie slamu, możecie slamować item, to slamujcie. Tank item na przykład na rynek Tona, te takie AD, AD carry item pod Samirę, jakieś czekaj się to właśnie na Kayle, to trzeba slamować, bo za dużo HP się traci. No chyba, że gracie open, jak ten chłop, ale on jest po prostu up. Myślę, że on po prostu chce przegrywać. Tylko jest dwóch underground chłopów pięknych. A ten rynek to daje więcej niż ta Vayne nawet. Niż ta Ashka. Martwi mnie ta łezka. No zobaczymy co z golem subelcie, ale itemów dużo na razie mam, nie? To czekajcie. 4 mam. W sumie tyle powinienem mieć, zobaczymy ile będzie z golemów. Chyba wygrywam na większość tych matchupów. Na tego na pewno, na tego też. Na tego będzie problem. O kurde, już te kostki wrzucił, ale dobra, nie gram niego. To jest winstreak, tylko to nie jest 5 winstreak, to nie jest jeszcze 5 golda, nie będzie, znaczy plus 3 golda nie będzie na tych, na minionach. No i wszyscy otwierają, no, undergroundy. Supersy nie są złe, ale mnie to trochę wkurza, będę musiał na szóstym rolować w takim razie. Nie na... Tylko pytanie, czy ktoś jeszcze gra to Supersy, muszę zobaczyć. No to jest Listin w sumie i... Malphite to jeszcze jest git, nie muszę tego GPK grać. Więc mogę wbić szósty poziom i aż tyle HP nie tracić. Ashe 2, Renekton. Głupie, ale pewnie ją sprzedam dla ikonu. Napisał? AFR, pozdrawiamy, też pozdrawiamy. Znaczy nie wygląda, żeby ktoś grał... Martwi mnie to, że z trzech czy czterech undergroundów, no to już jest skóry, to już jest Kaisa. No hop golda nie ma. Kryt jest okej. Okay. Armor jest okej okay też. Ja się niestety sprzedaję, chcę 30 dobić. Jest git, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Potrzebuję pały do kryta i BF-a, nie? Maskotka kolejna. Ja tu wchodzę w level up, na koło mogę grać? No tego chyba wygram, chociaż ta Belvedere straszna jak zrobi z jej Recona i jakieś... Okej, okay, to na to nie wygra, na tak zleveluje.
No to powinienem wygrać. Bo chłopkajsy biorą, kradną. A to na pewno nie wygram. Na kogo item zeslamujemy? Na Lee Sina chyba największe value będzie na ten moment. Jak się powiedzieć, że ma największą szansę być złotym, ale ma na pewno być szansę. No nie chcę na Whispera, bo Kai'Sa bije magiczne wrażenia głównie. A jeszcze tego a nie, static mi to daje. No tego nie wygram, jest Winstreak w dupę, unlucky to już na niego grałem. A i nie zmieniłem odsów, więc nie dostanę augmentu pod Kai'Sę nawet. No ale nie miałem jak, no musiałbym wejść znaleźć albo właśnie Kai'Sę. Żeby dostać Riko nocy, bo jak to jest hero augment, on zawsze bierze z aktywnych augmentów. Ale ten chłop spierdzielił to, jest teraz silny, ale on nigdy nie zrobi, znaczy ciężko będzie złote zrobić, bo wpierdzielił trzy te kostki naraz. Ci jedną zostawię, albo dwie nawet. Niech muszą naturalnie przyjść te czegaty i remusy i potem to dobijacie kostkami. Dobra, nie jest to hero augment. Jakbym dostał supersa z tego? Można dostać w ogóle supersa? Nic mi się z tego nie podoba. Nie wiem, czy Kai'Sa tak bardzo chce many na killu. Chyba itemy w takim razie, to jest najbezpieczniejsze. Dobra, jest, że spele krytyłem, jest Giant Slayer. I mi zostaje... Zostaje mi ten... Kielich mi zostaje. No to mam najlepsze itemy na Kai'Sę, tylko jeszcze musi przyjść ta Kai'Sa. Nie leveluję, i tak Winstreak straciłem. Ale też te Kai'Sy się będą pojawiać, jak nie zleveluję. A tam już na pewno ktoś gra. Tu ma Rikony, chłop, na pewno chciałem, gdzie chciał Kai'Sę grać. Ten chłop już gra w inną grę. Tu jest jedna Kai'Sa, no jakiś Star Guardian, nie wiem, no chłopy grają te Kai'Sy. Z tego da się jeszcze pójść w Samirę, no mogę Samirę wam pokazać. Najpierw się ustawić muszę. Ale nikt chyba supersów nie gra z tego co widziałem. Co w ogóle robi Radiant Glamorous Gauntlet? To nie jest taki dobry z tego co widzę. Znaczy sam w sobie daje 100% kryta, na przykład na Kai'Sie nie chcemy, bo Rikony dają nam jeszcze kryta zwiększonego. Wiem, że Lee Sin jest, ale nie kupię go. Plankton 2. Już bym mógł zlevelować. No ja, no jest nieparzyście. A galioszka trochę do tyłu idź. Tak się jakoś ustawimy. A ten Lee Sin też nie przeżyje tyle długo. Żeby aż tyle paliła ta maska, to tak lepiej zrobić. No trzeba będzie sprzedać pomału tą Kayle. No zobaczymy co podejdzie. Jak chłopy pootwierają te skrzynie, to będzie tragedia trochę. Bo oni to od pierwszej rundy mają, od 2-1. Bo te undergroundy działają w ten sposób, że to jest Ezreal, Sona, Vi, Kayle i Samira, tak? Z 5 jednostek. No jak macie 3, to takie jakby klucze otwieracie, czy tam jakieś skrzynki otwieracie, no. No Vi 2. Pierwszy dostanę, ale te chłopy już zalinowały. 2 CHP, ale to jeszcze nie jest aż tak tragicznie, no. Chociaż dużo tutaj. Tutaj dużo. 4 unity. Nie wiem, czy sobie będzie grania tą Kai'Sę. Co ja potrzebuję z itemów? Jakieś tank itemy. Drugi Negatron może być. Sparka nie muszę, mam Shiva. Armor. HP, paski do HP. No chcę tank itemy. Jest Kai'Sa, ale z kupską itemem niestety. Ewentualnie pod Vayne już mogę itemy brać. Drugi Tisglove też jest ok, nie? Nie, bo na kryta idzie. A to pasek do HP. Albo tą Kai'Sę wezmę. No tylko nie chcę ją z tym itemem, bo nic nie mogę z tego itemu złożyć. Niestety muszę ją sprzedać. Muszę zobaczyć, czy chłopy Kai'Sy 2 potrafiały. To już na pewno level up, to już jest trollowanie, skoro te Kai'Sy nie ma. Tak, to jest item jeden. Już go stworzę. To jest na pewno na Kai'Sę idzie. I zostaje mi to i łezka. Nie mi lapę daje na Kai'Sie, ale pewnie coś tam daje. Mogę coś dołożyć. Nic tu z tego nie mogę za bardzo dać. Mogę rolnąć raz? Dobra, czogat. Jest silniejszy na pewno. Zaslamuję na Lee Sina w takim razie. No jest Kai'Sa właśnie. Tu też jest Kai'Sa. No ten chłop miał DC, no to podpadł. Się duch pojawia w lobby.
Ale nie ma szans, że dostanę augment na Kai'Sa. Jakie mogą być czwórki albo piątki, nie? Na koniec. Może być tak, że nie ma też Hero Augmentu. Tylko nie ma żadnego Battle Augmenta, tylko ma dwa na przykład. No to ja dostaję taki wpierdziel. Na Samirę wpierdzieli te itemy też. Nie, no oczywiście, nie, po filkach level i slow rollka. No, slow rollka. Mógłbym te supersów szukać na dwójce, ale nie wiem, czy to się stanie. W sumie zobaczę. Jak będę rolować teraz po supersy, to nigdy nie znajdę Kai'Sy już. O jest, jakieś te ogardianki się macają. Coś tu mogę wymienić? Nawet nie za bardzo. No taka już nie daje rady, już nie jest tak fajna. Chłop gra jakiś Laser Corps, ile on tego ma? Christian 5. No ja widziałem, że jak jest 9, to one się dublują, to jest powolone. W ogóle belwy tak jak slamujecie na stół, to na dużo robi. Tak z tyłka. Teraz na wilkach będziemy przemianki robić. No nie wiem, albo mogę, mam decyzję, albo szukać tych dwójek złotych, bo nikt nie gra supersów w sumie, tak jak patrzę. To jest jakiś jeden Lee Sin. Więc mógłbym w sumie rolować po te supersy. No ale na Kai'Sa, no w sumie 30% jest. Ale wpierdziłem trochę poziomów. Wchodzę jakieś Lee Siny, żebym jeszcze rolował, mnie trzymają. Zobacz, got out. Vayne może być. Dobra, porolujmy trochę, jest Kai'Sa, okej, to możemy stół sobie ustawić już. Bisa itemy na Kai'Sa. Mogę wywalić co? Renektona albo Vi raczej. Galioszka za Alistara też jest git, jak Vi będzie grany. Oj, złoty stół jest. Chociaż no... Ja pierdziele. Alistar 1000. Fus, itemy są pod Vayne, to cholernie dobre. A ten Galio jest git na razie. Dobra, slow rollka, o! Skotki jakieś, jakby Kai'Sa 2 z tyłka przyszła. Jest Kai'Sa 2. Chyba Vi za Renektona i Alistar inny, lepsze by to było. Mogę dać Ginzo Vayne chyba, nie? I co, Hand of Justice? Czy może dać jakieś Last Whispera? No Dice of Cringe mi robią te welkozy. A nie mam healing itemu na tą koleżankę. Dobra, to się nie zdarzy. Raczej nie, to powinien zmienić ten Aegisa dostać i więcej tankować. Mój błąd tutaj ta walka i winstreak straciłem. O ja pierdziele. No chyba Sejuani jest najlepszy. A, to muszę zlevel upować, bo się zażygam zaraz. Zrobić tak, ty idziesz out. No ten Lizzy, no za supersy muszę jakaś i to zgłupie. Muszę ustabilizować borda, bo się zeżygam. No muszę wrzucić tam za Galio. Może ta mana byłaby fajna. Tak żeby ona zerkowała. Ten możesz umrzeć szybko niestety. Nie wiem, czy to tak chce Lissinowi dawać. Hand of Justice mogę Vayne dać. No to daje atak speedaj trochę tego ADJP i się skaluje coś za to? Na pewno się coś tam skaluje, tak, ale 10 obrażeń jakichś losowych. To out. Vayne 3 nigdy nie będzie. No i zobaczmy na stole co się dzieje. Nie, jak ktoś Zedy dostał, to raczej wygrał, bo to Zedy są najlepsze, albo Soraki, albo Talie. Te augmenty są giga dobre. O, Vayne 2 jest... I dobra, jak będzie jakaś ciężka walka, to zeslamuje i ten item. Tu ma jedną Kai'Sę, no ten chłop...
Kurde, on zintował tymi kośćmi, ale tak wygra pewnie, bo te welkozy ma. I ten welkoz będzie mi zabijać tą Kajsę. Chyba, że będzie level 3. Tu Kajsy nie ma. Tu chyba też nie będzie. Cholera wie. Tu już dwie mi chłop maści. Nie wiem, na co je tak trzyma, żeby mnie wkurzyć tylko. To jest, że nie ma augmentu żadnego, ale to supersy niby są level up i co mógłbym dodać? Riven, extra. Nie wiem, te supersy mnie strasznie trochę intują, ale no... Jak ja bym tu slow rollował na szóste, to już bym się wypierdzielił 3 razy. Nie wiem, to musi być Giant Slayer albo ten, coś innego chyba. Znaczy teoretycznie teraz powinien po Vayne 3 rolować, nie? Vayne i Kai'Sa 3 rolować. I powinno być bo ten frontline jest git w miarę, nie jest tragiczny. Lee Sin na 2 najwyżej, tylko właśnie to nic z tych supersów nie działa, no ale... Ile ta Kai'Sa bije? No ma bis, a przedmiociki ma bis. Mi się wydaje, że Jensen jest lepszy niż Ginza. No tak, teraz są połówki same. No to jakiś tank itemy już chcę. Nie podoba mi się ten Titan Reserve. Nie wiem komu go dać za bardzo. Łuki zapierdzielone. Szpatuła może? No jaka jest szansa, że dostanę coś. On nie chce szpatuły nawet. Może jakiś ten. Chyba armor to był dobrym przykładem. Mógłbym, nie wiem, Brambla złożyć. Dwa warmogi, znaczy warmogi byłby dobry teraz na tego Lee Sina. Dostał HP dużo. No są te koleżanki. Ale ich nawet pod uwagę nie brałem w ogóle. No weszła z tyłka level 2, tylko za co ja ją wrzucę? Nic nie mogę zabrać z tego frontu. Za dużo tracę na wszystkim. Alistar powiedzmy, że może być, ale to jest takie rolowańsko. Da mi chyba tego Titan Resolve. Zresztą mam crit item, dobra, masz Lee Sin, wiesz. Może łuk dostanę i dam jej Last Whispera, to ona będzie zmniejszała AD i będzie drugą stronę trzymać. To kolega ma. Samirę dobrą, z dobrymi atymami, ale level 1. Ja mam tą Szechuan, że co ona robi? A że obrażenia nie zwiększają, to jest nawet git, tylko level 2 by musiała być. Ja nie czułem tych zwiększonych obrażeń. To jest mi teraz fajnie dostał resistów. On chyba nie ma przebicia magicznego, więc to Sona nigdy nie zabija tego. No tylko ja nie wiem, jaki jest plan wygrać na tego chłopa z tymi welkozami, nie wiem jaki to jest plan. Jakbym poszedł w level, to co mogę dołożyć? No ta właśnie. Dużo by dała w sumie ta. Storm Guardianki by dużo nie dały, ale to by dużo dało. O. Jakiś to jest upgrade? Jest szansa też, że... Nie wiem, czy mu welkozę mam trzymać. On wszystko trafił, pieron. Mogłem, że ten Cho'Gath jest to... Że maścił, nie? Ale ja bez trac jak na niego będę grać. To mi Vayne chłop kradnie. Nie no, slow rolluje, bo mój cap nie jest taki duży nawet. Nawet jak coś dorzucę na stół, to nie zrobi takiej różnicy. No taka jest, jak widzicie, napierdziela nawet level 2. Jeszcze powinna przez parę rund napierdzielać. Pobgra jakieś droniki, no co to jest? Nie wiem, czy będzie trzymać tych Ramusów, ale już miał złotego Ramusa, nie? I on tutaj wygrał tutaj. No ja jego nie wygram. Musiałem mieć dwóch carry. To może, wtedy te lasery będą podzielone. Kai'Sa, blisko jesteśmy już nawet. Giga blisko, co jest? Ile ich zostało? Ich jest chyba 22 w puli jest. Tu są dwie zabrane. Tu nie ma żadnej. Tu ten sprzedał ten chłop te swoje. Kurde, to chyba będzie rolowanie do końca. I tutaj łuk bym najbardziej chciał. Jak nie łuk, to przyjmę BF-a albo nie wiem, nawet QSS-a mogę dać. O kurde, lightemu, to ja byłem tyle lightemu w plecy naprawdę? Teraz nie wiem, czy Giant Slayer nie jest lepszy na to. Koleżankę i szukać glowa. Jak będzie glow, to biorę Giant Slayer, nie ma glowa. To mogę zrobić... Nie wiem, teraz se będą dzwonić, no już odbieram. Nie są dobre te itemy. Cholernie nie są dobre itemy. Mogę zrobić Giant Slayera? Musiałbym zremake'ować tą.
O, to mogę potem zremake'ować, jak nie znajdę level 2. Zatrzymam welkozy. Jednej kajsy zabrakło. Na ducha gram, to jeszcze jest git. Zdejmę z niej bańkę i zrobię coś innego. Na listarę w sumie mi brakuje tyle. O, aż draler, dobra, już ma to tego welkozy. Już to mogę, nie powiem co zrobić. No inny kajsy, bo kiedy rolować po nią. Jak ja na ducha przepierdziałem, to nie jest dobrze, ale brakuje tej złotej kajsy, żeby szybciej ten front nie był. Bo teraz jest walka, kto pierwszy front nie szybciej zabije. Dobra, Malfet się nie zdarzy. Fajnie, że te welkozy widzę, mimo że chłop wszystkie wykupił, to je dalej widzę. Nie wiem, czy mi Alistar coś zrobi. A mogę moje itemy wpierdzielić na niego potem. No co jest, ja potrzebuję to i to. Dobra, to jest git. A do końca już rolka jest tak czy siak. Fajnie. Nie wiem, złoty Alistar się z tyłka zrobił. Dwóch Vayne potrzebuję, żeby jej itemy wymienić. I jednego Lissina, żeby wymienić. Już w sumie to powinien zrobić. Mi się marnuje item. I item Alistarowi dać. On nie ma Oxforce'a w sumie, to dużo boli. Co mam grać z Oxforce'ów? Nic tu nawet nie mam grać. Fiore ewentualnie, no ale nie ustawiłem się i mnie zabija. Ta. No, moja wina, się nie ustawiła. Dostała stali Jarkę. No, ale było rolowańsko. Raiden Lissin. Mogę open cell tego Lissina nawet zrobić. Wej nie zrobił, tam chłop widziałem, że grał. Dobra, wrócił. O. Chcesz Wayne czy Alistar te itemy dać? Rozumiem, to nie wiem. No, dam Alistarowi, może będzie giga chadem. Biorę się itemy na stole, marnuję, ale nie mam ich komu dać. Ach, na kogo ja gram? Dobra, do czołgaj się tam, Alistar. I chłop mnie z gry wypierdzieli najpewniej. Nie, te supersy mi tak grę zepsuły. Teraz będzie ssańsko. Pyk, 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 pyk. Zabija na dwa lasery? Nie, nie zabija na dwa lasery. No nie mam szans, no awk jest mój team. Okej, Alistar wykarował, to był dobry, że mu to daj temu. Umierasz? Umierasz, ale moim zdaniem Alistar to wygrywa. Alistar, giga shot. No bo dalej te super strony działają, więc on tam duch. Kurde, mu weń znalazł. Shroud jest git. Ten atak speed nie ma komu dać. Nie spodziewaj, że tu Skysa na tym okienku. Nie no, Shroud. Ewentualnie tank item na sedżowanie jakieś. To też sobie mógłbym wziąć i dać pomiędzy ich. Tylko jakie stalia w grze, to nie ma sensu, naprawdę. I z tego Lissina biorę. O, ty świniarze. O, to już nie zostało nic dobrego. O, i przez to się zabije pewnie, jeżeli do siebie połączę tam. Dużo by mi dała ta Vayne. Mogłem sobie ją sprzedać, jeżeli na to się pojawią. Ja pierdzie, czy on ma 3 mityczne itemy na tej talii i jakieś kielichów 1000. Ale to jest inny, że ten item mam. Dobra, no ale jak zrobię tak, to się nic nie stanie chyba złego. Już powinna tu erkować, nie w te babki na tym dole. A, erkuje, dobra, ale uciekła Kajsa jakimś cudem. Czemu są dwie noski? Czemu ona tu erkuje? Dobrze uciekły tym Rikonem. Ale chyba i tak jest dyntka. Jak miał Oxforce Alistar. Nie, te supersy mnie strollowały, bo ona ma jeszcze zonię, więc przeżyje. To nie erkę w dwóch użyje jakoś. Jak ty tego nie zabiłeś? Jak ty tego nie zabiłeś, koleżanko moja? No w ogóle tyle tych itemów ma. No tu są Vayne ukradzione.
I blisko na niego była. Mi się wydaje, że w lepszy RNG kule level up i ten jakieś Leona by musiała dojść. Oj, troluje po nic. No chcę te itemy na niej wymienić. Wysyła ta, tą wysyła tutaj straszną. Nie wysyła jej. Mam Lissinowi to dać? Nie, no tego nie robię. Dobra, nie bije ich. Nie no, ja powinienem szybciej meltować jego niż on mnie, tak szczerze mówiąc, to dużo szybciej. Na to, że ma levela przewagi. No taka jest napierdziona, krytuje po 100 na tym trzecim ataku, po 1000 znaczy się. Kolejny Recon też byłby dobry, miałaby 100% kryta wtedy, nie? A to powodzenia. Ja, nie no, nie miałbym złotej Kajsa jak poszedł w level, bym najpewniej. Dobra, open seller robię. Znaczy nie jest jakaś aż taka giga różnica, ale mi się wydaje, że ten dużo da. To jest zmniejszanie resistów, znaczy armora na niej. Jakby tu dać Ezreala pomiędzy nich, tylko nie wbiję poziomu już w tej grze. Kurde. No, za dużo chyba, już nie trzeba rolować po tą wyjdzie. Po Kajsie już mogłem sobie chyba spokój dać. Bo widzę, że są dwie talie i ten Velkos właśnie, to jest dużo magicznych obrażeń. Czy ja mogę jakoś włożyć? Ja musiałem się Sejuani pozbyć mojego itemu głównego chłopa. Item tank item, nie? Spark nie potrzebuję już. Protektor zwał jest najlepszy tutaj. I dam na Sejuani dwa mana itemy, żeby najszybciej zerkowała, nie? A jeszcze po Vayne muszę rolować, no, nawet nie mogę czekać na level, muszę Vayne znaleźć. Ale wrócą te Vayne, co je sprzedałem, czy nie? Czy się obraziły? Obraziły się. O, to jest straszne. To jest actually tak do dupy. Talia, chłop. No tak slamuje wszystko tutaj. To ona nie powinna chyba. Kurde, postrzeli. Pierwszy strzał poleci, trzeba po prawej dać. Ona ma Leony dwa, dobra, to jest deadge widzowie. I Sejuani nie poszło do przodu, powinno za Listara stać. Co z moim teamem w ogóle stało? Top 4, ja pierdzielę. Dałoś to lepiej zagrać. Był tu jeden Aegis doszedł. Nie, no szczerze to te supersy mnie strollowały. Ale jakbym chciał grać pod te trety, to jakbym wszystkich nie złożył. Znaczy strollowały, no. Musiałbym złotem, ale to ja nie potrzebam obrażeń. Ja potrzebuję, żebym frontlane wystał. Ten chłop co Vayne 3 grał i się ze mną wypierdzielił. Piąty był ten chłop, co mi te Vayne'y kradł. Ma 6 tych spellsingerów, ma na Axiomarką. Jezus, tak się to regeneruje, tam jakie jeszcze jest pogoda. No ja bym musiał grać Urgota jakiegoś, Afeliosa, żeby to tam w ten kocioł uderzało cały czas. Sejuani była na to okej ustawiona, ale nie zrobiła kroku do przodu, jak była zamiast Alistara. Ona tak by nie zerkowała więcej niż raz. Alistar był giga dobry, ale nie miał Oxforce, więc on umierał i nie mógł się wyleczyć albo wykastać spela przed śmiercią. No patrzcie, no. I tak tam nasrał mu do tego, do kosza i tak tego nie wygrał. No mocno tą talię zrobił. On ma 100% kryte. Chyba samym tym by miała 100% kryte. No nie miałaby. 55, no to w sumie dobry jest ten Hodge. Oddaj 20% kryta. Ale nie powinna być tyle w tanków, a i tak tyle bije, bo nie ma Giant Slayera. To jest ciekawe. I Magawy wygramy. No chłop zrobił jakieś 3 kielichy, no. Ten ma fajny ten team. Ten uplink. Coś jest dobre. Jak on zrobił te 3 itemy z tego Orna na tej... A, bo to jest ten! To są te chłopy co z tych przecież. Ja się dziwię. To są te chłopy z Heista, nie? Oba to są chłopy z Heista, jak patrzyli itemy mają. No. Z undergroundów znaczy się. To w sumie nie tak poszło aż tak super źle, jak się wydało. Zapomniałem, że tyle tych undergroundów było i chłopy to otworzyli i... No, ta Leona 2 robi div. Może Zonia? Ale wykastuję teraz i zabiję. I ona potem cały czas bije. No okej. Okay. Czyli dwa undergroundy były top 1.
Fajna ta Kajsa, ale nic nie pokazała niestety, nie? No mocne lobby mieli chłopy, ale też augmenty miałem, nie miałem battle augmentu żadnego.